Witam Was! Bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Czarodziej Przygoda. No i w tym odcinku kolejne szczelniki, tylko teraz wyższe niż w poprzednich odcinkach, bo w poprzednich naprawdę te szczelniki były niskie, dość niskie. Ulepszamy, przypominam, żołądek ognistej dzikobestii, że możemy nawet mieć 200% sumy punktów absorpcyjną osłonę, plus to życie. Plus jeszcze inne moje premie, to naprawdę da się z tego wyciągnąć olbrzymie ilości i to się właśnie liczy. No więc tak, jako byśmy sobie zrobili szczelinkę, tu jest 52, my skończyliśmy, nie wiem, żeby to ulepszyć, to trzeba by zrobić 52, 65 najbidniej, także spróbujemy zrobić 65, oczywiście nie tak zatraceńczo jak ostatnio, tylko po prostu spokojnie, idziemy. 65 głęboką. Zobaczymy, jak ona wyjdzie. Oczywiście hydry ustawiamy, portal. I teraz jedziemy sobie. Nie będzie aż taka trudna jak 70, ale trzeba jednak zachować. Zachować trzeba zimną krew. O, została rozwalona elitka. O, widzicie? I teraz jedziemy, o tak. Też zostaną ci rozwaleni. O, widzicie, jak teraz będziemy mogli ładnie zrobić to wszystko. Okej. Tylko trzeba uważać, żeby mnie nie rozwalili. Hydra, hydra. Okej. Teraz sobie można Archonta odpalić. Póki mam te staki i trzeba szybko rozwalić wrogów. O, ładnie weszło. Weszło wszystko. I te staki, wszystko ładnie weszło. Czekajcie, czekajcie. Uwaga. Zobaczymy, czy popadają. Padają, padają, ładnie padają. Jest jeszcze jeden łucznik. Trzeba ich jakoś tu rozdzielić. Okej, padają, padają. Teraz Archont. Okej, rozwaleni wszyscy na czysto. A to 65, więc nie jest aż taka mała szczelina. Można tu paść, szczególnie takim kruchym czarodziejem. O, widzicie, jeszcze tak. I tak, próbujemy coś tu zrobić. Oczywiście teraz Hydra przejmuje dowodzenie. Tego nie było w planie, co? Trzeba zachować dystans, żeby nie wpaść w te trucizny wszystkie. Nie mam, które tu są. Okej, ładnie idzie. I idziemy dalej. Aha, już kolejny poziom jest, to idziemy. Nie mówię, że nie zrobię, bo zrobię. Praktycznie nie ma opcji, żebym nie zrobił, ale trzeba ostrożnie. Na wszelki wypadek. Ostrożności nigdy za wiele. Jak widzicie, ładnie się do wszystkich ściąga. Jeszcze jakby ładnie Archont się skuldownował. O, właśnie coś takiego. To by wszyscy popadali, tylko myk. Okej, dalej. Kolejni jeszcze raz. Wszyscy tu ładnie padają. Kolejni. Też ładniej. Kolejni jeszcze ładniej. O, widzicie, teraz elitki będą. Żebym tylko nie padł, znaczy hydry. Ale elitki też pewnie zaraz jakieś spotkamy ciekawe. A zaraz, zaraz, tylko ten Archont. Muszę go załadować. Okej, jest Archont. Dwustakowiec przez pewien czas. Ale widać, że teraz kapliczka podtrzymywania to będzie dwustakowiec przez dłuższy czas. Tych egzarchów też pokonamy. Albo te egzarchy, nie wiem jak się mówi w tym przypadku. Okej, w dół, podtrzymywanie. To jest jeszcze elitka. Próbujemy ją skończyć. Rozwalona. Ha, miałem sobie teleport pod ten samą umiejętność, co pod ten sam numerek, co na Archoncie, tak? Żebym się nie gubił. To trzeba jeszcze to zrobić. Jeszcze tego nie zrobiłem. Dalej. Kolejni wrogowie. O, patrzcie, jak ładnie healam tu wszystko. Pięknie po prostu wchodzi jak marzenie. Elitki też powinny spaść. O, i niestety padłem, widzicie?
Czyli nie ulepszymy tak ładnie tego kamienia. I czasami się tak zdarzy, że się pada. Tu muszę uciekać, żebym nie padł przypadkiem, okej. Teraz powinien być już bezpieczny i teraz nastawiać tych hydr. Potrzebuję więcej czasu. O, teraz jak powinny paść. Padły potworki, ale mnie już zajumały. Nieciekawie dość, dobra, ale teraz ładnie dostają ze wszystkich stron. Jedno ulepszenie mniej, niestety. Ale tak się po prostu zdarzyło. No i teraz z tego walimy ich wszystkich. Teraz z tego, czekajcie, 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 żebym ja tylko nie padł. O, pięknie weszło. Pozbierałem, nie pozbierałem. Bo jeszcze te były, jak portal to się nie zbiera, po prostu się wszystko przebija. Okej. Teraz niech wszystko popada. Ustawimy się ładnie. Popadało wszystko. Ostro. A jeszcze tu jest taki ciemiężca. No i teraz powinien dostać, jak mam już 90 tych. Ponad 90 staków. Potrzebuję więcej czasu. Chodzi, wchodzi ładnie. Teraz tylko 70 niestety. Ale też się nieźle daje tym. O, już rozwalony. Jeszcze tych muszę rozwalić. Też rozwaleni. Okej, znalazł mnie strażnik szczeliny. Nie dziwię się. Nie trudno mnie było znaleźć. Powinien zaraz paść. Padł. I czas też jest dobry. Jak widzicie, ulepszamy sobie ten kamyczek. I niedługo go wkładamy, jak będzie na dobrej randze. Kiedyś było, pamiętam, nawet problem na samym początku, żeby na 25 ulepszyć. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Ulepszamy to. I teraz musimy wyższą szczelinę, powiedzmy 70, żeby się udało to ulepszyć. Tak, 70 by trzeba było zrobić. No to zrobimy. Nie pożałujemy tej 70. Okej, zobaczymy, jak tu wyszło, co tu się udało zrobić, jakie przedmioty się udało zdobyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odnośnie dźwięku to patrzyłem i dźwięk nie jest zły, jak jest dobrze ustawiony, także już nic tam nie zmieniałem, nie modyfikowałem, żeby nie wyszło gorzej. Okej, tarcza jedna, tarcza druga, oto starożytne, ale no nie fajnie, na meteoryt to no nie za bardzo, jeszcze 10 to też już w ogóle za mało. I wrzucamy to sobie wszystko do skrzynki, idziemy kolejną szczelinkę. Tym razem już trzeba będzie 70 kilka zrobić. 70, tak, okej, idziemy. Już troszkę dłużej będziemy ją robić. Widzicie, jeszcze musimy się załadować. O, ładnie. Ładnie, bo spada, znaczy jakby padał. To było dobrze, jeszcze tu mi pomogą. Przeżyłem to, niewiarygodne wręcz. Naprawdę dziwne się tu rzeczy dzieją. Czy ja przetrwałem? Wybuch laserka, zwykle to mnie zmiotnąłby z powierzchni ziemi, pyk i pyk. Nie było po co zbierać, a teraz jakoś przetrwałem to. Dziwne. Powiem 70 zrobić. Nie powinno być większych problemów. Ale nie wiem, jak to będzie. Nie jestem jeszcze gotowy. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Power, póki mam tyle staków. O, teraz już nie mam tych staków. Ale będę miał je wkrótce. Opatrzcie, ile tu wrogów. Teraz naprawdę ładnie popadają. Po kolei wszyscy, niech się ustawią w kolejce. Słuchajcie, zła myszka, patrzcie, co się dzieje z tą myszką. Nawet nie mogę ją normalnie, nią normalnie władać. Okej, padają, pięknie. Ten powinien dostać. Dużo staków teraz mam przez chwilkę, krótką chwilkę. O rany, teraz mistrzostwa mi się włączyły. I teraz powinny być rozwaleni, ale nie wchodzi mi nic, żadne porażenie czy tego typu rzeczy. Nie wiem, co się dzieje. A i teraz powinny zostać z tego. Tu już nikogo nie ma. O, teraz te małe, denerwujące. A już jestem archontem, także ściągamy wszystko szybko.
Czekajcie, czekajcie. Elitka powinna szybko dostać. Ale w ogóle nic nie pada. Ustawimy się lepiej. Troszkę życia straciła, ale to nie jest aż tyle. O dobrej ilości. Oj, oj, oj. Oj, palownik. No oczywiście palownik, bo on jest najgorszy. Rozwalił mnie. O, widzicie, pomimo, że to klikam i uciekam, to i tak nie jest tak ciekawie. No i mieszka się zawiesza. Rozwalony, już tego mi się nie chce zbierać niczego. Idziemy dalej jak najszybciej do przodu. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, padają, padają. Obelisk mocy. Moc może coś zmieni. Nawet dużo, jak ma taki damage. Dobra, idziemy. O, jak hydra na całą tą elitkę, to naprawdę będzie tylko błysk. No i kolejny, bo to z mocą akurat. Bez mocy by takich obrażeń nie udało się osiągnąć. Nie można mnie powstrzymać. Znaczy, udałoby się, ale nie z obecnym sprzętem. Tak to miało być zrozumiane. Niestety zawiesza się myszka i ciężko nie uwładać. Słuchajcie, jakaś kabliczka o tarczy. O, znalazła się pięknie kapliczka tarczy. Można ją ciekawie używać i naprawdę super ogólnie. Nic mi nie zrobią przez to, ja będę mógł sobie spokojnie healać wszystkich. Jestem tak dobry, że sam się zaskakuję. To ta myszka będzie musiała zostać wymieniona. Okej, padają, czasami działa, czasami nie. Dalej, dalej, speedzik musi być. O, widzicie, ładny speedzik. Wszystko pada. Potrzebuję więcej czasu. Już teraz nagle zaczęło nie padać. Więc nie fajnie. Czekajcie, teraz bym spiłował sobie z tego. Okej. O, teraz to może pójść powerek. Fajny. Elitka. Została zbita, nie dziwię się. Okej, tutaj są przeciwnicy i tutaj są przeciwnicy i wszędzie są przeciwnicy. Kolejna szczelina. Źle ustawiłem czy co? O, teraz mnie będą walili ostro, widzę. Piłujemy, piłujemy. No i teraz powinniśmy tylko mignąć. Ale nie wiem jak się uda. Tyle staków mając. Powinno to szybko pójść. Potrzebuję więcej czasu. Czekajcie, wchodzi, wchodzi ładnie na 70. Boję się tylko, że... A, cofamy się na siłę jeszcze raz. I teraz ustawiamy hydry, żeby zbiły wszystko, co mnie goni. Oj, teraz powinno być dobrze. Tych zbijemy wszystkich. Bo ja chcę mieć dużo, dużo staków. Czekajcie, jest tu jeszcze jakaś elitka, jest tu jeszcze taki typek. Oj, niestety padłem. Nie wiem, jakim cudem ja padłem. Ja jak miałem tyle HP, coś mnie zniszczyło. Tylko co to mogło być w ogóle? Dość to zastanawiające. Okej, okej. Powinni padać. Piłujemy, piłujemy. Troszkę czas będzie słabszy, ale... Ale próbowałem, żeby był lepszy, ale się nie udało. Czekajcie, tu hydra wali. No to niech ona mi rozwali elitkę. Bo mi nie wejdzie w elitkę tak, jakbym chciał. A, weszło, ale nie tak, jakbym chciał. Chciałem, żeby weszło jeszcze lepiej. Czekajcie, no dlaczego oni tak nie padają? Jeszcze, jeszcze, czekajcie, bo padam. Jeszcze mi rozwalili, pomimo, że miałem wszystko. Nie wiem, jakim cudem. Nawet na tej szczelinie, przecież pamiętacie, że ostatnio mnie nie rozwalali, jak tak wszystko miałem. Nawet jeden strzał, jeden atak mnie nie rozwalił, a teraz mnie nagle rozwalają, o co chodzi? Niestety trzy tylko zrobiła. Czego? Okej, dobra. Znalazł mi strażnik szczelinny. Oj, ten, to nie lubię go. On ma szarże i on wali naprawdę mocno. Zatraceniem. Teraz powinniśmy się na nim skupić. I powinny elity go one-hitnąć prawie. Dobra, udało się. Dwie sekundy go tłukliśmy, więc czas jest dobry. Z takim buildem, a mogłoby być jeszcze lepiej.
Dobra, i co byśmy chcieli? Teraz to ja bym chciał ulepszyć to. Tak, ulepszymy. Niestety tylko 4, bo padliśmy. Oj, wystarczy teraz zrobić tylko 72, 73. Zrobimy 72 i ciągle będziemy to ulepszać. Ranga 60 na razie nie jest dobra. Ja tu jakie mam rangi, zaraz zobaczymy zresztą. Że to się kwalifikowało, zamiast zastąpi... A, nie możemy, bo tu mamy alterację. Aha, alterację jeszcze mamy. No to zastąpimy alterację i będzie lepiej. Masz mniej niż tyle życia twojej odporności. A tu będziemy mieli ogromną regenerację, także naprawdę powinno być dobrze. No i sprawdzamy. Oczywiście nie starożytne, bo ja mam pecha ze wszystkim. Jakie tu musi być ranga? Tu jest 82, to ładne. Ja mam na razie 60 i próbujemy lepiej. Okej. O, to nawet ciekawe, ale zostało przerobione. Dziwne, tu deszcz syczy tutaj. Teraz tak, możemy od razu zamienić na 60 tutaj, o tą alterację. Ciekawe, czy to by lepiej było. Czekajcie, po 4 sekundy, aby trzyma obrażeń, zyskujesz regenerowane co sekundy, ale na jakiś czas? Po 4 sekundy, aby otrzymania absorpcyjną osłonę. Nie wiem, dziwne to trochę. Ale zobaczymy, jak to działa. To oczywiście wrzucimy sobie tutaj. I idziemy zrobić kolejną szczelinę. Oczywiście od Oreka dostajemy nagrodę. I teraz tak 72, 73, 72 zrobimy. Wielu Nepalemów stało w tym miejscu przed tobą, lecz niewielu udało się przejść. Dobra, i teraz power z tego powinno wejść, 72. Regenerację dostałem ładną. Czekajcie, tu jest ten bosik, ale coś nie wchodzi w niego, czekajcie. Trzeba po prostu ładnie w tego bosika wcelować. Wchodzi? Nie wchodzi wcale. No bijmy w końcu, bo nie ma czasu. Udało się, patrzcie, jak ładnie weszło. Okej. Teraz możemy naprawdę sobie polecieć szybko. Padają. Teraz ci też padają. Trzeba się ładnie ustawić tylko. To jest najgorsze właśnie, ustawić się dobrze. Jakiś tu obelisk był, nie było. Padają, nie padają. Czekajcie. O, teraz fajnie, hydra to powinna załatwić. Jeszcze jedna tutaj by mi się przydała, okej. Archont teraz. Jeszcze czekam. Ale wchodzi. Patrz jak pięknie, podtrzymywanie. O, teraz będziemy mieli ciągle Archonta i tego. Ale dużo przeciwników jest, to jest niebezpieczne. Ale ładnie weszło. Czekajcie. I dalej. Czekajcie, aha, widzę, że teraz tutaj możemy przejść, bo tu nie ma nigdzie takiej opcji. Dalej, tutaj na dół musimy, bo tam nie ma przejścia w ogóle. Okej, rozwalony zaraz zostanie Bosix. Czekaj, padają wszyscy. Pięknie poszło. I dalej, niestety teraz już bez tego, ale palownicy to naprawdę mogą mnie rozwalić. Ja mogę dostać już wszystkiego, więc trzeba jakoś się teleportować, coś tu robić. Oczywiście Archont wchodzi, rozwala wszystko i wychodzi. Tu jakieś przeciwnicy byli, tak. Tu też dostają i tu. Czekajcie. Padają ładnie, tu też padają. Okej, dalej teraz. Tu też. A teraz trzeba się cofnąć, żeby nie dostać od wszystkiego. Nie masz tylu wrogów, jak widać. A na tym sobie zregenerujemy tu, bez problemu. Okej, teraz z Archonta wejdę. Wszystkich rozwalić powinienem. Ładnie Golgorowie otrzymają też.
Wielcy Golgorowie to równie wielki wymysł. O, ale teraz poszło piękniuśko. Czekajcie, czekajcie. No troszkę problemy. Ajajajajaj, rozwalili mnie niestety. I staków teraz nie mam. Pierwszy raz, więc... Pierwszy raz jest najgorszy. Teraz musicie rozwalić to wszystkiego. Tego też. Okej. Potrzebuję więcej czasu. Czekajcie, staki. Staki są dobre. A, tu nie ma przejścia. Czekajcie, muszę się to ładnie ustawić, żeby ich skillać w ten sposób. O, ładnie weszło. Idziemy dalej na elitkę. Tych bym chciał skillać i mógłbym uciekać w sumie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie wiem, czy się uda, ale powinno się udać jakoś zrobić tą szczynkę. Bo damage'a brak. Oj, dostałbym niefajnie jakoś. Ale dostał, jeszcze kolejna elitka. Póki mamy wszystko. Chodziło mi tak ładnie, a teraz już nie wchodzi. Jeszcze troszkę Hydra pomoże, teraz już nie pomoże, bo jej nie ma. Czekajcie, no padaj, padaj. Okej, padł. Nie chcę dostać do tych palowników, bo one mają zabójcze te pale. Więc trzeba jakoś tak ładnie sobie poradzić. Czekajcie, palownicy, palownicy. Okej. Niby absorpcyjna osłona, ale może się zdarzyć różnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Elitka, 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 elitka. Prawie zeszła. I teraz ta. Pięknie. Kolejna elitka. Też może być ładnie ściągnięta, tylko po prostu brak mi... O, teraz dostanie. Nie jestem jeszcze gotów. Ładnie. Jeszcze w tą, jeszcze w tą. Teraz powinniśmy o tak jakoś. Wyładowania. Wyładowania są dobre. Jeszcze czekam. Pięknie, pięknie. Na razie wchodzi pięknie, ale powinniśmy mieć lepszy czas. W połowie czasu powinniśmy robić tą szczelinę. Czekajcie. O, tu coś jest, okej, okej. Niestety coś nie mogę dobrze w czasie zrobić tej szczeliny, czekajcie. Gdzieś będzie przejście. Aha, tu jeszcze jest tak elitka ustawiona, pada. A tu jest jeszcze kolejna część elitki, która też powinna padać. Bo ja mam taki przecież... Ajajaj, co ja zrobiłem? Że teleportowałem się nie tu, gdzie trzeba. I po prostu padłem. Dobra. Pięknie dostał, tylko tak się zastanawiam, gdzie tu jest przejście. Chyba tam jest. Dobra. Jeszcze czekam. Może się jeszcze udać w dobrym czasie zrobić. Nie jest na razie tak źle. O, idziemy dalej. I idzie, idzie na razie. Idzie na razie ładnie. Trzeba uważać, żeby nie dostać od tych palowników, czy jakim tam. Bo to naprawdę boli od takiego. Oj, teraz się tak. Jak ci się to ustawić podoba? I pięknie naprawdę wchodzi. I tu jest jeszcze, aha, tu nic nie ma. Tu jeszcze jest przejście, tu jest oczywiście moc. Zostawimy sobie może na strażnika, chociaż strażnik i tak szybko padnie, więc na razie mi się przyda. Jeszcze czekam. Hydra z niej sobie skorzysta, pomagając mi zarazem. O. Potrzebuję więcej czasu. Okej. Pada. Ktoś tu jeszcze nie powinien być, nie ma. Czekajcie. Gdzie tu jest w ogóle jakiś wróg? O, tam są wszyscy. Także szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Kolejny poziom. Niestety czasu nie udało się dobrego osiągnąć. Muszę się uleczyć. O nie, teraz zostanę rozwalony przez wszystko. Ojcie, nie mogę się dobrze ustawić.
i się wszystko mi bije. No nie zdziwiłem się. Prawda, chamsko było tutaj. Zwykle no powinno być wrogowie troszkę dalej, a tu widzicie przy samym portalu. To mieli naprawić w aktualizacji, tylko nie wiem czy w tej, czy w poprzedniej, czy w kolejnej, czy w jakiej tam innej. Okej, strażnika tu mamy, ustawimy się na niego. Perendi się nazywa. O, Hydra już teraz mi nie pomaga niestety. Teraz chodzi, teraz o, teraz pięknie, Hydra go powinna rozwalić. Rozwalony strażnik. Jeszcze padłem, widzicie, na sam koniec. Ale to już się nie liczy po pokonaniu strażnika. I bierzemy sobie wszystkie nasze rzeczy i ulepszamy co tam możemy. Oczywiście to chcemy ulepszyć. Ulepszamy to. 64 w tej chwili, dobra. Ale trzeba jeszcze więcej. Teraz możemy inne ulepszać. Jakieś tam w szczelinach fajnych. No i jak to na razie wygląda? Na razie to wygląda dobrze. Żeby przejść, okej. Orekowi podziękować. Podziękowaliśmy mu. I teraz zobaczcie, jakie tu przedmioty wypadły z tej... z tych szczelinki właściwie. Więc patrzymy, patrzymy. Na razie nie ma nic ciekawego. List Miry do Hedriga, niepotrzebny nam. Czytałem już go wiele razy. Uroboros, ten to zostawiamy. Ten wyrzucamy. I chciałem pokazać, czy kolejny starożytny pas tego wypadł, Talerasza. A tamtego, tego nieprawdopodobny łańcuch fazuli nie wypada mi. Talerasza, kolejny pas jest tutaj, patrzcie. Bardzo podobny do tego, ale mam lepszy. Nieznacznie, ale jednak tak. Jedna paleta spodni. Jedna paleta spodni nie zaszkodzi. Nie mogę podnieść już nic więcej. I weźmiemy sobie po prostu spodni. Nie mogę wydropić. Nie rozpaczaj, ukochany, zrobiłeś co w twojej. Nie chcemy dialogów żadnych. Też starożytny, ale co ja chcę powiedzieć, to też wywalamy. Co ja chcę powiedzieć, tylko tyle, że... no... że... coś trzeba jeszcze tu zrobić. I idziemy sobie na głęboką szyjnę, numer który... teraz nie wiem, czy jeszcze to ulepszamy, czy coś innego, może jakoś równolegle. 40 to 50, ale to za mało, ja bym chciał jednak troszkę wyższe szyjny, to bym musiał 76 zrobić. 76, 77. Dobra, 76. Spróbujemy. Wykorzystaj swoją moc. Jak 82 robiliśmy, to 76 też zrobimy. Oczywiście pomaga mi Hydra, bo bez Hydry bym nie dał rady nic tu zrobić. Okej. Padają jak na razie troszkę. Trzeba je po prostu dobrze ustawić. Powinni paść jeszcze bardziej. Powinny. Oto one, te kusicielki. Potrzebuję więcej. O, jeszcze dostałem. No nie fajnie. Chyba trzeba zresetować szyjnkę, albo nie, bo to tylko 76. Okej, można lecieć dalej. Nie jestem jeszcze gotów. A, bo to jest boss. To niech Hydra mi pomoże z tym bossem. Dobra, on nie wychodzi, zostawimy go, bo będzie z nim problem bez Hydry. Jak się coś nie mogę ustawić, nie wiem dlaczego. O, jeszcze dostałem, no chyba trzeba zresetować jednak. Problem będzie to zrobić. Teraz na wyższych to po prostu porażenie nie wchodzi i dlatego się nie da nic zrobić. Więc wiecie, ciężko, ciężko po prostu. Ustawiamy tu Hydrę i teraz walimy go. Oczywiście już padł szybko, bo to jest jednak Hydry. Jeszcze czekam. Padają, padają, nie padają. Czemu im HP nie spada w ogóle? O, teraz nie troszeczkę. Praktycznie same Hydry biją, ja nic nie biję. Wszystko Hydry biją. O, teraz tak, teraz tak. Hydry, Hydry. O, i teraz tak.
Ustawiamy się pod tym kątem. Tu gdzieś jakiś boss, tu jest coś, ale to nie jest boss. O, teraz się ładnie ustawimy, my możemy ich atakować, oni nas, natomiast nie. I o to chodzi, żeby się dobrze tu ustawić. Oj, bym dostał, zaraz mogę też dostać, bo to jednak boss kolcozwierz. O, padli, udało się. No, jednak super jest ta hydra moja. Potrzebuję więcej czasu. Się dookoła, taki overkiller. A, miałem już szansę, ale jednak się nie udało. Szybkości nie potrzebujemy tak na siłę. Ładnie wchodziło, ładnie. Dopóki nie coś tam. I kolejny raz ładnie weszło. Muszę sobie jeszcze gdzieś stegować. O, ładnie hydra. Nie mogę się ruszać, co się stało? Zablokowało mnie coś, o tym mówię właśnie. Czasami mnie blokuje dziwnie. Tu nic nie ma, także tutaj szybko. I tu na styk jesteśmy w tej chwili. Jak wcześniej robiliśmy wyższe szczeliny. Po prostu coś nie mogę, bo początek był taki słaby. Dobra, poszło. Teraz te. Niech ich rozwalą, hyderki. Potrzebuję więcej czasu. O. Fajnie wchodzi, teraz już niestety nie. Czekamy na tą elitkę, która się tu pojawi. Ustawimy się ładnie pod nią, żeby nie zadawała tak dużych obrażeń, ale ładnie teraz weszło. Niestety źle się ustawiłem i zaraz dostanę hita pierwszego lepszego, który mnie położy, jednak nie. Udało się ładnie tutaj. O, i jeszcze. Udało się archonta zrobić. Kolos ładnie wchodzi póki co. O, nawet tu wchodzi porażenie już. Jestem pod wrażeniem, że w ogóle jakieś porażenie tutaj wchodzi. Zwykle nie wchodziło. Teraz może troszkę czas nadgonimy. Nie mam dość tajemnej mocy. Obelisk tarczy, to coś, co lubię. Potrzebuję więcej czasu. Ale teraz możemy grać bardzo, bardzo swobodnie, tylko że z tymi obrażeniami będzie wielki problem. Mogę się lepiej ustawiać teraz, o. Wchodzi. O, widzicie, teraz piłujemy wszystko, jak szło. Można z czasem sobie zrobić ładnie. Okej, idziemy dalej. Nie zatrzymujemy się, bo czas nas nagli. Nawet ładnie weszło. Czekajcie, bo... O! Jakaś taka lipa. Jeszcze tu chwilkę jest. Akurat zdążę archonta sobie nabić. Przez ten czas tarczy. Działania. O, teraz już zakończymy. Zakończyła się tarcza, teraz trzeba uważać naprawdę. Na wszystko, co się rusza. Bo może mnie pokonywać. Tu jest jeszcze elitka. Uważajmy na elitkę. To będzie dobra walka. O, powinna mi bronić moja elitka, znaczy hydra, ona tu kogoś wali. Oczywiście dobrze, ale powinna mnie tu bronić. Do piachu. Rozwaliła. Szybkość ataku jest taka, że te 6 głów naprawdę dają radę pięknie tu wszystkich atakować. Prędkość jest taka duża ataku. Niestety nie spadają. Coś jest tu na rzeczy. Znaczy o to w ogóle nie spada. Rozwali mi to wszystko elitka. Ja tu sobie tylko będę sprzątał. O, widzicie, coś takiego. I teraz pięknie tak wszystko popadało. Pięknie, po prostu. Pięknie.
jeszcze czeka. Wyładowania i teraz naprawdę można podkoksić pięknie. I... Oj nie, ci, to ja nie chcę z nimi mieć do czynienia w ogóle. Ale zaraz mi rozwali pięknie. Pięknie się przydała hyderka. I idziemy. Pięknie, pięknie. I archont. Na nic twoja obrona. Dalej, dalej, dalej. O! Ładnie wchodzi, teraz tu. Teraz tych bym pokonał. Wchodzi czy nie? Moja moc rośnie. Tak średnio właśnie. To porażenie. Troszkę za dużo jest tu wrogów. Ale jakoś sobie poradzimy. Ja tu mogę o tak wszystkich ściągnąć. Okej, dwie elitki, to już zaraz powinien być strażnik. Strażnik Teksasu. Pomocy! Oj, jeszcze mnie niestety zbili. To nie fajne, ale próbowałem dużo. W połowie czasu się nie uda, ale myślę, że zrobić się uda raczej. Bo to tylko elitka jedna, druga i wszystko porozwalane zostanie. Też właśnie zostaną rozwaleni. Jeszcze czekam. O, widzicie, ładnie tutaj wchodzi ze wszystkiego. O, jest już nawet strażnik, czyli hydry i... A, tyle pomimo mogły mi hydry, czyli nic. Widzicie, zero obrażeń mu zadaję, bo te laserki są naprawdę, gdy nie ma archonta, słabe. Dajemy, dajemy ostro. Zaraz rozwalą Orlasza, bo to moje hyderki ze wszystkim sobie poradzą. O, widzicie, czas 6 minut zrobiliśmy, czyli ładny czas tej szczeliny. Oczywiście to ulepszamy, żeby było lepsze. I tyle, 68. Tak na 68 ulepszyliśmy, byśmy musieli zrobić 81, tak na... Możemy w sumie zrobić, ale... No nie wiem, by było ciężko. Chociaż... Można by było zrobić taką szczelinę. Zobaczymy zresztą. Ale na razie zobaczymy, co z tego... mamy, co z tego się udało zrobić. Soczek teraz. A tak, orzeźwiający łyk. No i teraz... do Akadali na razie nie idziemy. Musimy tutaj sobie rozplanować wszystko, co nam trzeba. Oczywiście z Enterem będzie szybciej. Ten minimalnie lepszy od mojego, ale musi mieć ekstra statystyki, żebym go zamienił z mojego. Wenzyn Gentorix to sprzedajemy. I tu też czas jest dobry, jak widać. A czekajcie, muszę kolejne uzdrowienie mandale wyrzucić, bo już mamy za dużo. Oj, teraz będzie spokój. Porozmawiam z Orekiem w mieście. Tak, zrobimy to oczywiście bez najmniejszego problemu. I ewentualnie, jeśli już to szczelinka zwykła, taka na szybko. Bo klucze mi się już kończą, prawda? A żeby odcinek miał dobry czas, to właśnie tak trzeba zrobić. Dobra, idzie ładnie. Tu rzeczy dostajemy fajne. O, widzicie, jak fajnie. Po prostu rozlatuje wszystko. Jak jeszcze się jakieś podtrzymywanie weźmie, to już w ogóle rakieta. Oj, za dużo wrogów było. Patrzcie, ile się tu wzięło i nawet na takiej się pada, pomimo że mam tą fajną swoją nową coś tam. Swoją nową śmiesz mnie atakować? Klejnot nowy po prostu. Nową ozdobę wewnętrzną. No padają. Nie padają. Trzeba ustawić się lepiej. Okej.
Ale ładnie zeszli. Teraz jeszcze ten, żeby nie dostać z laserka. Ustawiamy się jakoś lepiej i pięknie weszło. Oczywiście alt. O, niestety nie zrobiłem coś złego i wyszedłem. Teraz znowu wznowienie. Pewnie już padłem. Gdzieś, oczywiście padłem. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Nie nacelowałem altu. Teraz jest alt i teraz zbieramy itemki. Dobra, dalej. Na nic twoja obrona. Niech padają, powinniśmy to szybko przelecieć, ale z racji, że nie mam no, kapliczki podtrzymywania, to nie przelecimy szybko, bo się nie uda. Ale Hydra nam może w tym pomóc, wszystko inne szybko przelecieć. O, widzicie, jak ładnie Hydra daje. Teraz sobie zbieramy i idziemy dalej. To już nic nie ma, tu jeszcze coś jest jednak. Kolejny poziom, wejście do kolejnego poziomu, na razie nam nie trzeba. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Czy tu jest elitka? Nie jestem jeszcze gotów. Która też ładnie może wejść. Oj, niestety zostałem, widzicie, mimo tego HP. Nie wiem, czy w ogóle ta działa, ta jak ona. Egzoteryczna, nie egzoteryczna, przecież wymieniliśmy na żołądek ognistej dzikobestii. Czy on dobrze działa? Bo i tak padam, więc on nie działa, czyli czego wymienić na arterację z powrotem. Ale jeszcze bym chciał to włożyć, tylko nie mam za co. Kamień pomsty zaja musi być, zmiora uwięzionych musi być. Więc nie wiem za co. Dziwne, że nie działa, myślałem, że będzie działała absorpcyjna osłona. Nie wiem, dziwne to trochę. Trzeba po prostu zobaczyć. A, wyładowanie, no to fajnie. Jeszcze czekam. O, pięknie, pięknie wchodzi. To wszystko mi rozwala moje hyderki. Praktycznie nawet nie muszę hydr używać, tylko biegać do przodu. Okej, biegamy do przodu, hyderki używamy. Tylko się pokazać archontem jeszcze i to wszystko rozwalić. Oczywiście, kapliczka mocy połączona z no, z porażeniem jest naprawdę super. Potrzebuję więcej czasu. A, porażenie już się skończyło, została tylko kapliczka mocy, która coś tu jednak czyni. O, ładnie wszystko wchodzi, ładnie wchodzi, ładnie wchodzi. Do pewnego momentu. Później już jest problem. Jestem tak dobry, że sam się. Okej, dobra, idziemy dalej. No i takich tu mamy pełno. Obracamy się. Robimy ze 3-4 klucze i wracamy. O, jest strażnik szczeliny, już fajnie. Gdzie on gdzieś tam jest? On oczywiście zostaje pokonany szybko, bo jestem dobry, o. Został pokonany szybko. I wracamy oczywiście do miasta przyciskiem T. I będzie trzeba zakończyć ten odcinek. Na razie sprawdzamy, co tu takiego ciekawego jest. A nic tu jednak nie ma. Dobra, i teraz sprawdzamy, co tu takiego wypadło. Myślałem, że piec to wypada, to jednak jest coś innego, co już i tak przerobiliśmy. Czyli nieważne. Dajemy woch. Woch taki ciekawy, ale ma przynajmniej odnowienie umiejętności. Tu nie mamy takiego, ale tu też jest dobry, chociaż mimo, że stówkę, no tak średnio. Dobra, wywalamy tego, teraz tu powściągliwość, teraz to. Jest ciekawie, 1100 odłamków, ale wydamy sobie już w kolejnym odcinku, chyba w kolejnym odcinku, chociaż jeszcze w tym możemy wydać te odłamki bez problemu, widzicie. Moje sakwy są przepełnione. Tak ze dwie palety na szybko. O tak, w taki sposób. Do zobaczenia wkrótce. W ten sposób, później dopiero legendy, na początku zwykłe spodnie. To zbyt drogie. Okej, patrzymy. Ile z trzech palet? Niewiele jak z trzech palet, tylko tyle wyleciało. Z jednej palety to by było super, ale z trzech to już nie.
Starożytne są, jak widzicie, tylko że... będę zmieniał, bo nie mają takich statystyk, jakie powinny być. Ale dobre są jak na razie, przynajmniej są starożytne, tak? Starożytne spodnie, fantastyczne ozdoby Wynra. I następny odcinek od razu na początku sobie je przelosujemy. No więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!